Cześć kibice. Dzisiaj troszkę inne filmiki będą. Akurat wstałem, ale dzisiaj będziemy nagrywać dzień ze mną, więc czekajcie. Troszkę pokażę, jak to wygląda dzień meczowy z rana tak naprawdę. Pokażę wam, co jem. Podejrzewam, teraz pójdę jeszcze szybki prysznic troszkę na orzeźwienie. Jak się pakujemy i na stadion. Więc oglądajcie dalej, a ja idę się kąpać. Jajeczniczka zjedzona, grafik duży, napełniony. Najedzony, więc chyba już gotowy na mecz. Teraz jadę do warsztatu, do chłopaków, się troszkę spakować, z nimi też porozmawiać. Ja mam taką furę, więc lecimy do warsztatu i wam też tam troszkę pokażę, jak się pakuje i warsztatu troszkę. Właśnie się pakujemy, to już chłopacy jedni motor zapakowali. Ja swoje przygotowałem do pakowania rzeczy. Jeszcze idziemy, możemy mieć pokaz. Kurde, dzisiaj pogoda jest niesamowita. Jest ładnie cieplutko, więc idealne do jazdy. Oj, troszkę ciężko się operuje jednym i drugim, ale mam radę, nie? Busik już spakowany elegancko. Dzisiaj jest 10:20, my się zaraz zbieramy na stadion. Odbiorę motocykli, więc co, zobaczymy się już na stadionie chyba. No, tak możecie zobaczyć, jak wygląda zapakowany bus. Kamera tu wisi. Kaski, gogle. Wszystko gotowe. Więc co, widzimy się na stadionie. Forma jest? No jest. Musi być. Gdzie on jest? Kacper! Szybciej! Nastawienie, Wiktor? No dobrze, nie? Dobrze? Nie, no zawsze wczoraj jest na dobrze. Treningu było dobrze, nie? Tak, wczoraj, przedwczoraj, więc chyba raczej dobrze. Też każdy ma swoje też rytuały jakieś. Ja też parę ich mam. Jakie? Nie, przede wszystkim czy nie wysypiam właśnie do meczu. Nie lubię być wyspany, więc jakiś troszkę przymulony. To chodzisz późno spać? Nie, raczej szybko wstaję. Specjalnie. Budzik na którą? No dzisiaj był szybko dosyć. Znaczy szybko. Ci, którzy wstają na 6 do pracy, no to dla nich nie szybko, ale dosyć późno poszedłem spać i o 7 wstałem, więc raczej się za bardzo nie wyspałem. A masz takie dni meczowe, że czujesz się tak 100% pewnie? Nie, raczej nie i może z jednej strony to dobrze, bo nie można być za pewnym. Są nieraz takie zawody, gdzie się czuje tą pewność, ale raczej na meczach ligowych jej nie ma. Lubię śniadanko na pewno zjeść. Mhm. Co było na śniadanie? Jajecznica, będziecie mogli zobaczyć. Sam robiłem. Jajecznica, tościk. Dzisiaj był ogóreczek.
rzodkiewka. Ale później krótko przed zawodami gdzieś tam za dużo staram się nie jeść, więc tak akurat, nie? Zawsze. Sprzęt gotowy, ready. Czy mechanik żużlowy też odczuwa presję, czy raczej nie? Czasami tak, zależy w sumie, nie? Od dnia. Też masz ogólnie inną sytuację, bo to jest jednak twój brat. No tak, no to wiadomo, nie? Że jakiś tam strach delikatny jest, ale taki sport, więc nie poradzisz. No. Maniu, wyliczankę robimy. Wyliczankę. To wypadnie, tym jedziemy. Jak się robi wyliczankę? Jak jest wyliczanka? Entliczek, pętliczek. O, zielony stoliczek, na kogo wypadnie, na tego będę. No pomalę, to dwa razy na tego. No bo tamten za daleko stoi. Będzie, nie? Jeżeli będzie pierwszy, to ma pierwszy, A, nie? Pierwszy zestaw by był lepszy. Bo... Na próbę toru Wiktor i Szymon Schlauderbach, ta dwójka. Po próbie zmierzymy, też sobie porozmawiamy. Co, pilnować startów przede wszystkim. Dzisiaj w żużlu starty są bardzo ważne. Nie spinać się, ma być luz, koncentracja dobra. Jedziemy po zwycięstwo. Jedziemy, panie. Cało zdrowie. Tak, pan. Polonia! Hej! Mamy dwóch chłopaków, wiadomo, jakbym miał ocenić, to Wojtek Malak, chyba tak bym powiedział, największa oaza spokoju, nasz Wiktorek, w zależności jak się zawody układają, bo już w sezonie 2022 gdzieś tam różdżki potrafił pokazać, jak mu coś nie wyszło, to gdzieś tam cisnął kask. No tata nie będę ukrywał, że przypomina papę z Marzlika, nie wiadomo, czy się denerwuje, nie denerwuje, na pewno na swój sposób przeżywa. No ja podobnie, jakbym był jego ojcem. Bo to się gdzieś ode mnie zaczęło, więc no poziom adrenaliny, nerwów w całym meczu z udziałem wszystkich biegów Wiktora jest no bardzo, bardzo duży. Pracujemy nad tym. No i ukryta taka twarz, Kacper, brat Wiktora. Z pozoru spokojny, ale do czasu. Pracujemy nad tym, żeby nerwowość nas nie psuła, bo wtedy ten wynik nie pójdzie. Jeśli jest spokój, można bardziej do tego podejść na, można powiedzieć, wyższym poziomie, więc staramy się tych emocji nie wyrzucać. Wiktor Przyjemski!
wiedział, co się dzieje.